choć są jednymi z najstarszych zwierząt na Ziemi, wykorzystuje się je w technologiach kosmicznych. Skrzypłocze mają 10 oczu, niektóre odnóża to genitalia, inne to skrzela. Mogą żyć i w wodzie, i na lądzie, po prostu zwierzęta z kosmosu. A na dodatek ich niebieska krew ma niesamowite właściwości. Ratuje ludzi. Czasami nazywa się żywymi skamielinami albo gatunkami kopalnymi. Niemal identyczne zwierzęta żyły na Ziemi w Dewonie, czyli 400 milionów lat temu. Skrzypłocze osiągają do 60 cm długości i ważą 4,5 kg. Mają 10 oczu, które są rozlokowane zarówno na zewnętrznej części pancerza, jak i pod nim, od spodu zwierzęcia. Jedna para oczu, ta, która znajduje się po obu stronach głowotułowia, składa się z około 1000 soczewek, każde oko. Odnóża zwierzęcia, a ma ich w sumie 13 par, pełnią funkcje kroczne, ale pierwsza ich para to szczękoczułki. Pod odwłokiem znajduje się 7 par odnóży, gdzie pierwsza z nich to genitalia zwierzęta, a pozostałe 6 par służą do pływania i równocześnie są skrzelami. To oryginalna, nigdzie indziej w świecie zwierząt niespotykana budowa ciała powoduje, że skrzypłocze, zwane inaczej mieczogonami, potrafią funkcjonować świetnie i w środowisku wodnym, i w środowisku lądowym. Prowadzą nocny tryb życia i świetnie widzą na głębokościach. Jedzą zarówno pokarmy roślinne, jak i zwierzęce. W określonych warunkach samice wychodzą na ląd i w piasku składają do 20 tysięcy jaj. W zależności od temperatury zewnętrznej, po kilku lub nawet kilkunastu tygodniach młode osobniki wędrują z powrotem do wody. Ale to nie te cechy powodują, że mieczogony są atrakcyjne dla najnowocześniejszego przemysłu i dla najnowocześniejszych technologii. Zarówno dla farmaceutów, biochemików, jak i dla tych, którzy budują statki kosmiczne. Powodem jest to, że skrzypłocze mają krew, która ma niesamowite właściwości. Skrzypłocze mają niebieski kolor krwi, ale to akurat wśród skorupiaków nie jest cecha bardzo rzadka. My mamy czerwoną krew dlatego, że hemoglobina, czyli cząsteczka transportująca tlen we wnętrzu naszej krwi, ma w swoim centrum atom żelaza. Natomiast skrzypłocze, między innymi skrzypłocze, mają krew niebieską, dlatego że u nich nie hemoglobina transportuje tlen, tylko hemocyanina. I w centrum hemocyaniny znajduje się atom miedzi. To właśnie dlatego i krew jest niebieska. Z niewiadomych powodów krew skrzypłoczy jest doskonałym antybiotykiem. W kontakcie z bakteriami gram ujemnymi, a w zasadzie sprodukowanymi przez te bakterie toksynami, w krwi mieczogonów powstają widoczne gołym okiem grudki, a same bakterie zostają natychmiast zniszczone. Cały proces trwa zaledwie kilka sekund i zarówno po bakteriach, jak i po toksynach nie pozostaje nawet ślad. Tą niesamowitą cechę krwi skrzypłoczy wykorzystuje się dzisiaj w wielu miejscach, na przykład w przemyśle kosmicznym. Krew tych skorupiaków jest wykorzystywana do sprawdzania, czy powierzchnie na przykład satelitów albo znajdujących się na ich pokładzie urządzeń badawczych jest całkowicie jałowa, czyli czysta od bakterii. W przemyśle kosmicznym przestrzega się tego, by nie zawlec na inny glob ziemskich mikrobów. Dzięki niebieskiej krwi od razu wiemy, czy daną powierzchnię albo przedmiot udało się oczyścić. W podobny sposób wykorzystuje się krew skrzypłoczy do sprawdzania, czy na przykład na sali chirurgicznej wszystko jest odpowiednio czyste. A jeżeli nie jest, to ile na powierzchni blatów czy narzędzi chirurgicznych znajduje się bakterii. Jeszcze ciekawsze jest to, że krew mieczogonów sama jest całkowicie jałowa i zabija natychmiast bakterie, jeżeli te tylko do niej się dostaną. Bardzo ciekawe jest to, że tą cechę krew zachowuje nawet wtedy, gdy się ją rozcieńczy na przykład wodą destylowaną. W efekcie preparaty stworzone w oparciu o niebieską krew służą także do testowania implantów czy w ogóle środków, które mają zostać wprowadzone do ludzkiego organizmu, na przykład szczepionek albo kroplówek. Przemysł biomedyczny wytwarza z niej opatrunki, a nawet szwy chirurgiczne. Krew skrzypłoczy służy do badania leków przez przemysł farmaceutyczny. Jest jedyna w swoim rodzaju i właśnie dlatego jest bardzo droga. Litr krwi mieczogonów kosztuje $15 000.
dolarów. Skrzypłoczy na świecie jest coraz mniej. Zamieszkują wybrzeża Ameryki Północnej i Ameryki Środkowej, na przykład Zatokę Meksykańską. Uwielbiają piaszczyste i takie muliste plaże i delty rzek. Ich populacja spada, bo w przeszłości mieczogony były masowo zabijane przez rybaków łowiących małże, którymi skrzypłocze się żywią. Dzisiaj kurczą się ich siedliska, bo linie brzegowe są po prostu przez nas zabudowywane. Ponadto środowisko, w którym mieszkają, jest coraz bardziej zanieczyszczone. Pobieranie krwi od mieczogonów wygląda tak jak pobieranie jej od krwiodawców. Bierze się jej tyle, w praktyce około 1/3 objętości, by zwierzę w dobrej formie fizycznej mogło funkcjonować w środowisku i by mogło być dawcą tej krwi jeszcze wielokrotnie. Kto wie, może w przyszłości naszą czerwoną krew zamienimy na niebieską. Może nauczymy się, zrozumiemy, co konkretnie w krwi mieczogonów powoduje, że ma ona tak niesamowite właściwości. Być może to wszystko się uda, o ile ich wcześniej nie wybijemy. Przez kilkaset milionów lat funkcjonowały na planecie bardzo dobrze, teraz jest ich niestety coraz mniej, mają się coraz gorzej. Nauka to lubię, na Facebooku i na YouTubie.